Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry Państwu, Tomek Bilecki przy mikrofonie. Dzisiaj będzie o zmywarce firmy Bosch oraz o aplikacji Home Connect, która obsługuje zmywarki firmy Bosch oraz firmy Siemens. Podejrzewam, że jeszcze kilka innych rzeczy też obsługuje. W każdym razie no, aplikacja inteligentnego domu, kilka już my ich mamy, tych aplikacji, jakoś tak się składa, że no, póki co wszystkie sprzęty, które kupujemy, są innych marek, więc trzeba tych aplikacji w naszym przypadku mieć dość dużo. Zmywarka nosi dość skomplikowany numer SMV4EVX14E. Nie wiem, czemu takie są długie numery nadawane i skomplikowane tym wszystkim urządzeniem AGD, ale no, tak to wygląda. Na początek, króciutko dla tych, którzy chcieliby po prostu wiedzieć coś na temat tej konkretnej zmywarki, ale niekoniecznie słuchać długiego materiału. Zmywarka ma fizyczne przyciski. Zmywarka jest dostępna, choć z pewnymi problemami, dlatego że dźwięki wydaje w zasadzie wyłącznie, gdy się włącza i wyłącza. Mówię oczywiście o dźwiękach takich wydawanych przez głośnik. Aplikacja też jest dostępna, chociaż nie do końca wygodna, dlatego że ustawiając zmywanie trzeba się przedrzeć przez taki kreator, w którym na początku wybieramy sobie program, potem wybieramy czas, potem na kolejnym jakimś ekranie wybieramy sobie kolejne dodatkowe funkcje i po przejściu przez chyba 3 czy 4 takie ekrany mam przycisk, który powraca do jakby ekranu sterowania urządzeniem i wtedy dopiero mogę nacisnąć przycisk start. Natomiast w przypadku, gdy obsługuję urządzenie, naciskam przycisk power, naciskam przycisk od odpowiedniego programu i naciskam przycisk start i już. Natomiast aplikacja tak czy inaczej może się przydać do ustawiania urządzenia, dlatego że ustawianie z panelu zmywarki jest dość problematyczne, ponieważ wymaga po pierwsze pamięciowego nauczenia się kolejności opcji. Po drugie, jeżeli mamy na przykład nie wiem, ustawienie nabłyszczacza albo twardości wody, to działa to w ten sposób, że kolejne wartości wybieramy naciśnięciami kolejnymi tego samego przycisku, po czym jak dojdzie do minimum albo maksimum, w zależności od tego, w którą stronę to się ustawia, bo to różnie jest, no to potem z powrotem wraca do tej pierwszej jakby wartości. Także dość łatwo tutaj jest ustawić inną rzecz, dość łatwo jest tutaj czegoś ustawić za dużo, czegoś za mało, no więc lepiej to zrobić albo z osobą widzącą, albo z aplikacji, bo wszystkie urządzenia z poziomu aplikacji ustawić się da i jest to dostępne. Testowaliśmy na iOSie i na Androidzie, więc tutaj nie powinno być problemów na obu systemach. Jeszcze taka porada na początek, jeżeli chodzi o instalację zmywarki. Mimo tego, że zmywarka przychodzi do nas w stanie nowym, warto w ustawieniach zmywarki przed połączeniem się z Wi-Fi, więc to wymaga widzącej osoby, warto zresetować tę zmywarkę do ustawień domyślnych, dlatego że u nas z jakiegoś powodu ta zmywarka na dzień dobry nie chciała się połączyć w ogóle ze smartfonem. Trzeba było zresetować ją do ustawień fabrycznych, mimo tego, że to było nowe urządzenie i dopiero po tym wszystko działało. Dzwoniliśmy na infolinię i tam właśnie nam powiedzieli coś takiego. W instrukcji nie było napisane nic takiego, także albo to był problem z jakąś konkretną wersją programowania, albo no nie wiem co, w każdym razie warto też coś takiego sobie na początek zrobić. No i jeszcze na koniec tego takiego wstępnego przedstawienia urządzenia warto powiedzieć jak no, rozmieszczenie przycisków. Przyciski są umieszczone w jednym rządku, przedzielone wyświetlaczem, no i od lewej strony najpierw jest power, potem eco, potem auto, intensywny, godzinny, nocny, ulubione, potem jest wyświetlacz, dalej timer, remote start, efficient dry, połowa załadunku, time perfect, czyszczenie zmywarki, no i start. Było szybko, teraz będzie szczegółowo. Zmywarkę oczywiście na początku trzeba zainstalować, podłączyć do wody, więc wiadomo, no to teoretycznie niektórzy pewnie mogą odgarnąć samemu, ale większość ludzi zrobi to prawdopodobnie z kimś ze sklepu. No i potem już powinno być możliwe połączenie jej z aplikacją Home Connect.
Najpierw trzeba tę aplikację zainstalować, trzeba tam utworzyć konto. Nawet jest to możliwe, przynajmniej było jak my to robiliśmy w maju 2023 roku na początku. Nie wiem, czy to się zmieniło, mam nadzieję, że nie. No i gdy już to wszystko jest ustawione, no to rzeczywiście zmywarka zaczyna nam mniej więcej działać. Mniej więcej dlatego, że warto jeszcze ustawić sobie, ta funkcja była włączona przez cały czas. To znaczy chodzi o to, że domyślnie, żeby ta funkcja była włączona, trzeba włączyć zmywarkę i nacisnąć przycisk Remote Start. I wtedy jest możliwość sterowania zmywarką przez aplikację. Ale można w ustawieniach, również przez aplikację, ustawić Remote Start na cały czas włączony. I to jest jedyne urządzenie wtedy, w takim, jak się to ustawi, które nawet, gdy je po prostu wyłączymy z przycisku Power, to nadal jest widoczne w aplikacji, można włączyć ten power z poziomu aplikacji, czyli to Wi-Fi jest przez cały czas włączone. Ile to pobiera prądu, szczerze mówiąc, nie wiem, o ile mi wiadomo, raczej malutko, więc to są wartości w zasadzie niezauważalne, a jest to rzeczywiście coś, no co fajnie się sprawdza, co się rzeczywiście sprawdza, bo nie trzeba w zasadzie niczego fizycznie na zmywarce naciskać. I w związku z tym można sobie włącznie z włączaniem, wyłączaniem urządzenia ogarniać z aplikacji. Jeżeli chodzi o wygląd tej zmywarki, no to w sumie trudno tu coś mówić, dlatego że no z jednej strony te zmywarki są bardzo do siebie wszystkie podobne, z drugiej strony są nie do końca podobne. Wcześniej mieliśmy taką zmywarkę, w której talerze wkładało się, tak jak stoimy sobie przed zmywarką, to je wkładamy przodem albo tyłem, w każdym razie nie bokiem, a tutaj w tych w ogóle nowych chyba zmywarkach mam wrażenie, że dużo częściej wkłada się talerze bokiem, to znaczy trzeba je o 90 stopni jakby przekręcić i wkłada się je właśnie w taki sposób, że one nie są wzdłuż tego kosza, tylko jakby w poprzek ustawiane. I to jest chyba standard w ogóle dzisiaj. Nie wiem, czy tak jest lepiej, czy co. W każdym razie no, tak to w dużej części zmywarek widziałem. No, gdyby ktoś miał starą zmywarkę, w której wkłada się w drugą stronę, no, to też warto właśnie wiedzieć, że teraz wygląda to trochę inaczej. U nas też nie ma pojemnika na sztućce w tej zmywarce, tylko jest kosz na sztućce. To jest koszyk na samej górze, w którym też sztućce się niejako kładzie jedne za drugimi. Tam są takie ząbki, które też utrzymują te sztućce w jednym miejscu i to rzeczywiście działa. I teoretycznie ta zmywarka ma taki czujnik, który wykrywa, jak ta woda jest brudna po zmywaniu i zmywa do momentu, aż no, nic się dalej nie dzieje. I to jest taki program, w którym jest no, taka średnia ilość wody zużywana, średnia ilość energii. Natomiast to ma być wszystko takie smart. U nas to się najczęściej sprawdza, chociaż jeżeli są takie bardzo zaschnięte plamy, no to różnie to sobie z tym radzi. My dość często jednak używamy tego programu intensywnego. U nas jakoś to działa i jakoś to lepiej się sprawdza. Być może to jest kwestia środka, być może kwestia urządzenia. Być może po prostu specyfiki tych rzeczy, które zmywamy. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie tak to wygląda. I tyle, jeżeli chodzi o wygląd, no bo tak jak mówię, zmywarki są dość podobne jedna do drugiej i z drugiej strony różnią się szczegółami typu rozstawieniem tych prętów, jakąś konfiguracją trochę tego. No trudno to tak opisać w dwóch słowach, więc warto sobie taką zmywarkę obejrzeć. Na szczęście, jeżeli chodzi o samo oglądanie urządzenia z zewnątrz, no to raczej w sklepach, zwłaszcza tych dużych sklepach RTV, AGD, no to raczej nie ma problemu. Czas pokazać aplikację Home Connect. Pokażę ją na Androidzie i na iOSie, bo na szczęście od jakiegoś czasu mam taką możliwość. I zacznę od wersji na system Android. Settings, profile, przycisk. Centrum powiadomień, przycisk. Witaj, Dorota. Urządzenia. Tak, Dorota, bo dlatego, że aplikacja jest jakby zarejestrowana na konto małżonki mojej. Dodaj urządzenie gospodarstwa domowego, przycisk. No to już zrobiliśmy wcześniej. Zmywarka wyłączony. Zmywarka wyłączony. Polecane. Jak połączyć twoje urządzenia i w zasadzie zmywarka wyłączony. Urządzenia. To trzeba kliknąć. Zmywarka wyłączony.
Spacja. Zmywarka wyłącz. Spacja. Powiadomienie 1/1. Powiadomienie z podpowiedzią. Niski poziom nabłyszczacza. No właśnie, to też jest zaleta aplikacji. Mamy niski poziom nabłyszczacza i tutaj aplikacja aż ten komunikat wyświetla nam. Szybki wybór. Stan zasilania wyłączony. Tabletki 0. Tabletki 0 to znaczy ta aplikacja ma możliwość wpisania ilości posiadanych tabletek, to znaczy, że jakby kupujemy tabletki, wpisujemy, że kupiliśmy ich, nie wiem, 40 i aplikacja nas powiadomi, jakich będzie mało. Inna rzecz, że według mnie to jest o tyle bez sensu, że i tak jak się sięga do pudełka z tabletkami, to widać mniej więcej, czy ich jest jeszcze dużo, czy mało, więc to taki w sumie gadżet, my z niego nie korzystamy, ale no nie wiem, no może komuś jest to potrzebne, przydatne. Tabletki 0, wycisz wył. Speed Perfect teraz wył. Ulubione. Wycisz, Speed Perfect to są opcje zmywarki, które można sobie włączyć do programu. Nie wiem, czemu to jest na stronie głównej. Ulubione, płukanie zaawansowane. Sterowanie. Asystent programu. Pobieranie programu. Instrukcje obsługi. Obsługa klienta. Sklep internetowy. Informacje o urządzeniu. Ustawienia. Spacja. Uruchomiliśmy nasz sklep internetowy. Urządzenia. Dodaj urządzenie przy centrum powiadomień. Start. Urządzenia wybrane. Przepisy. Odkryj. Asystent. Uruchomiliśmy nasz sklep internet. Spac. Ustaw. Inform. Sklep. Obsług. Instrukcji. Pobieraj. Asystent. Sterowanie. Za. Ulubione. Pług. Ulubione. Sped. Per. Wycisz. Wył. Tabletki 0. Szybki wybór. Powiadomień. Spacja. Zmywarka. Wył. Asystent. Zmywarka wyłączony. No dobrze, to klikam jeszcze raz. Zmywarka wyłączony. Savet his programa sa favorite tabon herzon to savet hese pro start przycisk przejdź wyżej przycisk 6 intensywny 70 niedostępne op inter powiadomienie 1/1 powiadomienie z podpowiedzią niski poziom stan zasilania wyłączony. Jeszcze raz klikam na stan zasilania wyłączony. Tu pewnie było słychać taki cichutki dźwięk. To właśnie się włączyła zmywarka i ten dźwięk dobiegł ze zmywarki. Jeżeli kliknę, teraz ten przycisk zmienił się na stan zasilania włączony. Stan zasilania włączony. Jeżeli kliknę go jeszcze raz, no to zmywarka się wyłączyła i było słychać właśnie dźwięk ze zmywarki, że ona się wyłączyła. No to włączam zmywarkę. Rzeczywiście jest dźwięk, który mówi o tym, że zmywarka jest włączona. Ten dźwięk dobiega rzeczywiście z urządzenia jako takiego. No i w zasadzie co najważniejsze, no to sterowanie. Wchodzę sobie w sterowanie. Przejdź wyżej, sterowanie. Utwórz nowy ulubiony centrum powiadomień zmywarka. Powiadomienie 1/1 ECO 50, opcje. I teraz tak, żeby wybrać program, no to klikamy w ECO 50. ECO 50 to standardowy program wybrany. Przejdź wyżej przy programy. Centrum powiadomień ECO 50, najoszczędniejszy program do normalnie zabrudzonych naczyń. Woda 43, energia 43. To są takie wskaźniki, ile wody, ile energii będzie zużyte w tym programie. To jakby nie jest nic, co można zmienić tak bezpośrednio. To po prostu jest taka informacja. Intensywny 70. Jeżeli wezmę intensywny 70, 70 to znaczy, że 70 stopni. To, jak się cofnę, mamy. Intensywny do mocno zabrudzonych patelni i garnków. Woda 61, energia 67. Ale czego to nie wiadomo? Intensywny 70 wybrane. Auto 45 minus 65. Intensywna energia, woda 50, auto 45 minus 65. Optymalizacja sensorem do normalnie zabrudzonych naczyń. Woda 52. Energia 52. No i przy każdym programie można sobie sprawdzać, ile tej wody, ile energii będzie wybrane. Intensywny auto 40, ECO 50, płukanie wstępne. Wezmę sobie na przykład intensywny. Nie będę teraz włączał tej zmywarki, ale wybiorę sobie program intensywny, bo tak. Ekspres 60, czyszczenie zmywarki. Super 60C. Dalej przycisk. Jak widać, kilka tych programów jest. No i dalej przycisk. Przejdź wyżej przy opcję. Centrum powiadomień przyć MCP Option System Sample. Woda 61. Energia 67. Efficient Dry pole wyboru niezaznaczone. Efficient Dry to jest coś takiego, że zmywarka na zakończenie cyklu sama sobie otworzy drzwi, żeby suszenie przebiegało nieco lepiej. Ja sobie to zaznaczam, choć moja małżonka raczej nie i można to sobie włączyć i w ten sposób gdzieś tam teoretycznie jakoś przyspieszyć suszenie i... Przejdź wyżej przycisk, opcje, centrum, MCP, woda 6, energia 6, efficient, połowa załad, efficient, pole wyboru niezaznaczone. I tu mamy piękne pole wyboru, które można sobie zaznaczyć. Zaznaczone, niezaznaczone, połowa załadunku, pole wyboru niezaznaczone, Speed Perfect Plus, pole wyboru niezaznaczone. Speed Perfect Plus to jest coś, co kosztem zwiększonego poziomu energii przyspieszy cały proces zmywania. Wycisz pole wyboru niezaznaczone.
Ustawienie zaznaczone niedostępne. A wycisz, akurat w tym programie to jest niedostępne, to jest opcja, która pozwala na to, żeby zmywarka pracowała ciszej. Ale podejrzewam, że kosztem czasu, możliwe też, że energii, nie wiem, może wody, nie wiem. Dalej przycisk. Dalej. Przejdź wyżej, godzina rozpoczęcia. Centrum powiadomień, określ, kiedy powinno nastąpić. Czas rozpoczęcia 16.06. Czas trwania 2h20 min. Tu jest napisane, że program będzie trwał tak czy inaczej 2 godziny 20 minut. Koniec czasu tylko 18.27. I w momencie, gdyby się zaczęło o 16.20, no to skończy się 18.27. Suwak czas rozpoczęcia 16.07. 16 zmniejsz wartość o 1 minutę przycisk. Zwiększ wartość o 1 minutę. Gotowy przycisk. No tak, tu można sobie ten suwak regulować albo minutę, natomiast można sobie też przytrzymać ten przycisk zwiększ o 1 minutę i zmniejsz i w ten sposób można sobie ten czas dość szybko zmienić, bo naraz tu sobie to może zmienię, dojdę do tego czasu standardowego. Dobrze, mamy 16.09, czas rozpoczęcia. Koniec czasu, suwak czas, zwiększ wartość o 1 minutę. I teraz robię dwuklik z przytrzymaniem i trzymam to chwilkę. Na przykład tyle. I teraz... Koniec czasu, czas określ, kiedy czas rozpoczęcia 21.20. 21.20, więc wystarczy parę sekund, żeby ten czas rozpoczęcia się rzeczywiście dość mocno zmienił. Tak samo, jeżeli to sobie zmniejszę, na przykład... Jeszcze troszkę. Zmniejsz wartość, koniec czas rozpoczęcia 19.40. I w ten sposób można się bawić i jakoś to sobie zmniejszać, zwiększać. Może to nie jest jakiś ideał, no ale no da się, powiedzmy. Gotowy przycisk. No i jest gotowy przycisk. Co nie oznacza, że rozpoczęło się zmywanie. Sterowanie. Utwórz nowy ulub centrum powiadom zmywarka. Powiadomienie 1 od 1, powiadomienie z podpowiedzią niski poziom nabłyszczacza. To było. Intensywny 70. Opcje. 19.41, czas trwania tylda 140 min. Start przycisk. I dopiero jak nacisnę ten przycisk start, to wtedy mi się rozpocznie rzeczywiście zmywanie. To znaczy wtedy mi zacznie się odliczenie czasu. I tak wyglądają podstawy tej zmywarki w programie Home Connect. Pokażę może jeszcze ustawienia zmywarki. Jeszcze raz przechodzę na ten ekran główny zmywarki. Zmywarka w spacja. Powiadomienie 1. Zmywarka włączony. Tu jest już, że zmywarka jest włączona. Spacja. Powiadomie. Szybki wybór. Stan zasila tabletki 0. Wycisz wył. Stats PetPerf. Ulubione. Ulubione. Pół. Zaawansowane. Sterowanie. Asystent program. Pobieranie programu. Instruk. Obsługa klient. Sklep internetowy. Informacje o ustawienia. Ustawienia. I tutaj te ustawienia, które no, z poziomu samego urządzenia dość trudno się zmienia, są tutaj w dużej mierze ułatwione. Przejdź wyżej, ustawienia, centrum powiadomień ogólne, zmywarka pole edycji, ok. Tak, to jest nazwa tego urządzenia, mogę to nazwać inaczej, ale nazwałem zmywarka, więc... Data zakupu, wybierz. Tutaj wpisz datę zakupu swojego urządzenia domowego. Dzięki temu będziemy mogli udzielić więcej informacji na temat gwarancji producenta i dodatkowych związanych z nią możliwości. No tak, nie wpisałem. Remote start niedostępne. Aktywny niedostępne. Umożliwia zdalny start zmywania. Otworzenie drzwi wyłącza zdalny start niedostępne. Zresetuj zezwolenie na zdalne uruchomienie niedostępne. Poziom zdalnego sterowania. Zdalne uruchomienie stałe. O właśnie. Wcześniej było niedostępne, ale tutaj jak wejdę... Zdalne uruchomienie stałe. Poziom zdalnego sterowania. Tutaj możesz wybrać monitorowanie niezaznaczone. Zdalne uruchomienie, ręczne niezaznaczone. Zdalne uruchomienie, stałe zaznaczone, wybrane. Monitorowanie oznacza tyle, że nie będzie możliwości zdalnego sterowania zmywarką z poziomu aplikacji, tylko jakby monitorowanie jej funkcji z aplikacji, to znaczy, że będzie widoczny na przykład stan nabłyszczacza i inne rzeczy, natomiast nie będzie możliwości sterowania to z aplikacji. No nie wiem, może komuś się coś takiego przyda, no u nas jest włączone to na stałe i myślę, że w większości przypadków no warto te opcje zaznaczyć. Tutaj możesz wybrać preferencje dotyczące zdalnego uruchamiania. Twardość wody. E16-20 średnia, 22-29 molel. No i tutaj też, jeżeli chcę ustawić inną twardość wody, bo na przykład, nie wiem, wystąpił jakiś remont rur i tę twardość mamy inną, no to mogę tu sobie... E0-8 miękka, 0-1 molel, DH9-10 miękka, 1-2, E11-12, E13-15, E16-20, E20, E20, E30. I tu mamy kilka opcji do wyboru i po prostu sobie to wszystko ustawiam.
Oczywiście ja po prezentacji każdej z opcji po prostu naciskam przycisk wstecz, tudzież robię sobie gest na przycisk wstecz i wtedy mi wraca do poprzedniego ekranu. Automatyczne otwieranie drzwi dla ECO50. Efficient Dry. Efficient Dry, to znaczy po jakim programie, i teraz nie jestem pewien, czy ma się to odbywać automatycznie. Jest teraz zaznaczenie ECO50, to znaczy, że w programie ECO50 ten Efficient Dry pewnie będzie wybrany. Można też zaznaczyć to, żeby był wybrany dla wszystkich programów automatycznie, albo dla żadnego. Automatyczne otwieranie drzwi dla dodatkowego energooszczędnego i skutecznego suszenia. Wycisz. 30.00. Ustaw czas trybu cichego. Ustaw czas trybu cichego. 30.00. Wycisz. 30.00. Ustaw czas trybu cichego. Wycisz. Ustaw czas trybu cichego. 29 min. 30 min. Wybrać przycisk. Zamknij przycisk. Przywróć przycisk. Zamknij przycisk. Home Connect. Tutaj możesz wybrać preferencje dotyczące twardość E16 Dostos Efficient ECO50 automatycz. Wycisz. 30.00. Ustaw czas trybu cichego. Dźwięki. Ustaw czas trybu cichego i tu nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to jest, bo w trakcie zmywania można zmywarkę zatrzymać maksymalnie na pół godziny. Po pół godziny się wyłączy i wydaje mi się, że w tym tutaj miejscu można ten czas zmieniać, to znaczy, żeby maksymalnie po na przykład 20 minutach się wyłączyło, albo maksymalnie, nie wiem, po godzinie załóżmy. Głośność dźwięku. Dźwięki. Głośność dźwięku. Wysoki. Głośność sygnału na zakończenie programu. No właśnie. Jakby ktoś nie chciał, no to może w ogóle sobie to wyłączyć. Ustawienia dodatkowe. Suszenie ekstra. Wyłączony przełącznik wyłączone. Ulepszone suszenie szklanek i plastikowych naczyń. Nie wiem, na czym polega. Infolinkt. Wyłączony przełącznik wyłączone. Światło wskazuje na trwający proces płukania. Czyli to jest to coś, co na podłodze teoretycznie wyświetla te informacje. My to wyłączyliśmy, bo nam jest absolutnie to niepotrzebne. Ustawienia nabłyszczacza. Poziom 2. Ilość środka nabłyszczającego ma wpływ na wydajność suszenia. Używanie nabłyszczacza daje zazwyczaj lepsze efekty. I tutaj też jest możliwość ustawienia, tak samo jak każdego innego ustawienia. Tutaj po prostu wchodzę i zmieniam tę wartość. Ustawienia czujnika. Standardowy. Regulacja wykrywania zabrudzenia w celu uzyskania optymalnych rezultatów zmywania. Podłączenie wody. Zimna woda. Możliwe podłączenie do wody gorącej 40-60C lub wody zimnej mniejsze 40C. No tak, zmywarka ma możliwość podłączenia do zimnej i ciepłej wody i tutaj mogę też ustawić, czy ta zmywarka jest podłączona tylko do zimnej wody, czy też do zimnej i gorącej. Rozpocznij program ECO50. Jaki program ma być domyślnie ustawiony? Ustawiony u nas jest ECO50, mogę go przestawić na przykład, żeby był na przykład... Po włączeniu pojawia się ostatnio wybrany program. Ostatni program niezaznaczony. I na przykład mogę sobie ustawić, i chyba tak zrobię, ostatni program, dzięki czemu nie będę musiał się za każdym razem przeklikiwać przez te wszystkie ustawienia, tylko jeżeli mam jeden konkretny program, a tak dość często u nas wygląda, to po prostu mogę nacisnąć start, bo domyślnie będzie wybrany ostatnio używany program przez nas. Nawet albo nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego jest, albo to doszło niedawno. ECO50 niezaznaczone. Anuluj przycisk. Ostatni program zaznaczone, wybrane. O właśnie. No i okej. No i już. Standardowy. Jest ustawione. Regulacja wykrywania ustawienia standardowe. Regulacja podłączenia. Zimna woda. Możliwe. Rozpocznij ostatni program. Po włączeniu pojawia się ostatnio wybrany program. Sieć. Połączenie. Szczegóły. Połączono. Przywróć ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. Specyfikacja techniczna. E-numer. SMV4F. Numer FT. 0304. Numer. 0030, numer seryjny, 4030, wersja, 24-33, ski managera NR, 0308, etykieta RED, pokaż zawartość, certificate validity, 2020, przejdź wyżej przycisk. I to są różne inne ustawienia, które się pewnie przydają podczas, nie wiem, serwisu. W każdym razie tak wygląda kwestia ustawień zmywarki. No bardzo fajnie, że to wszystko jest widoczne. Bardzo dobrze, że te wszystkie rzeczy włącznie z numerami są widoczne. Wszystko można naprawdę ustawić. Tutaj myślę, że nie powinno być żadnych problemów. Dla porządku jeszcze sprawdźmy sobie aplikację na iOS-a. Home Connect. Profil. Przycisk. Centrum powiadomień. Witaj. Dorota. Urządzenia. Dodaj urządzenie. Zmywarka wyłączony. Wyłączony, bo w trakcie tego wszystkiego się zmywarka wyłączyła, no bo nie była używana, no to... Przeciągnij rzecz. Aktywuj. Przeciągnij rzecz.
Tak, tu jest na czynnościach przeciągnij rzecz albo aktywuj, bo jeżeli byśmy mieli kilka urządzeń w Home Connect, no to mogę sobie wybrać, które, no kolejność tych urządzeń. Prawdopodobnie, nie wiem, mam na razie w Home Connect tylko zmywarkę. Polecane. Jak połączone, okay. Zmywarka wyłączone. No to klikam na zmywarkę. Zmywarka wyłączone. Zaznaczone. Powiadomienie 1/1. Powiadomienie z podpowiedzią. Niski poziom nabłyszczacza. Jak widać, tutaj powiadomienie dokładnie tak samo wygląda. Jest też powiadomienie 1/1. No to... Kliknij dwukrotnie, aby przeczytać więcej. Ukośnik otworzyć. Szybki wybór. Stan zasilania wyłączony. Stan zasilania włączony. Znowu włączyłem zmywarkę przyciskiem. Tabletki 0. Wycisz wyłączone. Speed Perfect teraz wyłączone. Ulubione. Ulubione. Zaawansowane. Sterowanie. Asystent programu. Sterowanie. No to sterowanie zmywarka. Na początek. Zaznaczone. Powiadomienie 1/1. Kliknij dwukrotnie, aby przeczytać wie programy. Opcje. Opcje. Programy. Intensywny 70 stopni. No tak, bo ostatnio było to ustawione, więc jest teraz intensywny 70. W tamtej aplikacji to ustawiałem. Opcje, ale oczywiście mogę tutaj tak samo jak... Do mocno zabrudzona woda. Zero energia. 0.67. Aha, to jest... Woda. 0.61. Energia. 0.67. Intensywny 70 stopni. Auto 45... 65 stopni. Tak, i tutaj nawet są czytane stopnie. Nie wiem, czy w Androidzie tego nie ma, czy po prostu RH Voice nie czyta znaku stopnia. ECO 50 stopni, łukanie wstępne. Nocny 50. Ekspres 65 stopni, czyszczenie zmywarki. Super 60, dalej. Przycisk, no dalej. Pasek kart. Połowa załadunku. Wyłączony. Efficient dry. Energia. 0.60, efficient, połowa, speed, wycisz, wyłączony, dalej, przycisk, gotowe. Dostosuj wartość, określ, kiedy powinno nastąpić upasek, pasek nawigacji. Dostosuj wartość, 16, 23, start, 16, 23, koniec, tylda 18, 40. Tak, i tu jest regulacja. I tutaj, jak widać, ten czas początkowy, końcowy jest podany na jednym, w jednym czymś. 16, 24, 16, 16, 16. No i tu znowu w górę 28, 100, mogę to przeciągnąć. Natomiast tutaj nie widzę tego przycisku zwiększa jedną minutę. I tu niestety nie widzę, przynajmniej póki co, możliwości szybkiej zmiany tego czasu. Więc jakbym chciał z aplikacji o 3 godziny tutaj przesunąć start, to mówiąc prawdę, nie wiem, jak to zrobić z iOS-a. Próbowałem dwuklik z przytrzymaniem, próbowałem przesuwać jakoś to ręcznie, nie udawało się. Być może jest jakiś inny sposób, którego nie znam, ale na razie tylko jest na razie tylko znam sposób taki, w którym w górę przesuwam o jedną minutę i tak 180 razy, jeżeli chciałbym zrobić to o 3 godziny. Tu ewidentnie jest problem. Ze zmywarki, gdybym chciał to zrobić, no bo da się, tym przyciskiem timer, po prostu wciskam ten timer tyle razy, o ile godzin chcę ten start przesunąć do przodu. Czyli jeżeli o 5 godzin, to naciskam 5 razy timer. Czyli wybieram najpierw program, potem timer i potem start. Gotowe. Przycisk. No i gotowe. Czyli tak samo jak tamto wygląda. Ja tu się cofnę. Opcje, opcje. Godzina rozpoczęcia. 16:30 czas trwa. No tak, bo nie zmieniałem. No i tu znowu mam przycisk start i mogę to nacisnąć i wtedy zacznie się cykl zmywania. No i znowu ustawienia i to też będzie wyglądało tak jak w przypadku Androida. Zmywarka, poletek, data zakupu, tu wybierz. Remote start umożliwia zdalny start zmywania. Otworzenie drzwi wyłącza zdalny start. Aktywny. Zresetuj zezwolenie na zdalne uruchomienie. Wygaszony. Poziom zdalnego sterowania. Tutaj możesz wybrać preferencje dotyczące zdalnego uruchamiania. Wybierając opcję monitorowanie, możesz wyświetlić status swojego urządzenia zdalnie, ale nie możesz uruchomić lub obsługiwać urządzenia zdalnie. Wybierając manual remote start, możesz uruchomić i obsługiwać... I tak dalej. Czyli tutaj mamy pod jednym flikiem w prawo od razu opcje i opis tej opcji. Zdalne uruchomienie, stałe, przycisk, twardość wody, dostosowanie
twardości w DKN 16, 20 średnia, 2,2-2,9 molu kośnik L. Przycisk Efficient Dry, automatyczny ISO 50 stopni. Przycisk Wycisz, ustaw czas 30. Przycisk Dźwięki. Głośność dźwięku, głośność sygnału na wysoki. Przycisk ustawienia dodatkowe, suszenie ekstra, wyłączony. Infolit, wyłączony. Ustawienia na błyszczacz, poziom 2. Ustawienia czujnika standardowe, podłączenie wody, zimna woda. Rozpocznij program, ostatni program, sieć. Połączenie. Szczegóły, przycisk, połączono. No i tak to mniej więcej wygląda, więc znowu ustawienia wyglądają bardzo podobnie. Mogę jeszcze na razie czego pokazać, na przykład której z ustawień. Na przykład twardość wody. Dostosowanie DK 08 miękka, DK 9, 10 miękka, 1,2-1,4 molu kośnik L. No i na samym końcu anuluj, przycisk, OK. Przycisk. Na razie nic tu nie będę zmieniał, naciskam OK. No i tak wygląda kwestia aplikacji z poziomu iOS-a, także te aplikacje są naprawdę bardzo podobne, jedna i druga. W związku z tym myślę, że nie powinno być problemu z ich obsługą, przynajmniej na razie. Podcast robię 25 sierpnia 2023 roku. No i tak jak mówiłem, póki co problem największy na iOS-ie polega na braku możliwości szybkiej zmiany czasu rozpoczęcia programu. W Androidzie jest trochę lepiej pod tym względem. Nie jest to ideał, ale no jeżeli chcę po prostu o kilka godzin to przyspieszyć, to znaczy nie przyspieszyć, o kilka godzin to przesunąć, no to w Androidzie da się to zrobić w miarę łatwo. No, na iOS-ie trochę mniej łatwo. Także tu może być jakiś problem. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o aplikacje. Co do zmywarki, nie powiedziałem chyba ile kosztuje. Niecałe 3000 zł, chyba 2800. I w ogóle dlaczego kupiliśmy tę zmywarkę? Jest bardzo dużo różnych zmywarek. Trudno powiedzieć, czemu ją wybraliśmy. No musiała obsługiwać Wi-Fi, czyli być urządzeniem smart. Ktoś nam ją doradził, to jest też zmywarka, która ma jednak te fizyczne przyciski, a to nie jest tak może, że nie ma takich zmywarek prawie w ogóle, ale no to nie jest tak, że każda ma te fizyczne przyciski, zwłaszcza w tych droższych zmywarkach już naprawdę te dotykowe elementy są, może nie to, że w każdej, ale no dość często się je spotyka, a to jest taka zmywarka, która z tego co wiem jest taka dość sensowna, ma parametry, no cena jest dość wysoka, to znaczy oczywiście są zmywarki za 1200 zł albo i za 1100, natomiast no właśnie tu chcieliśmy przetestować te funkcje smart, znaczy przetestować, no mieć te funkcje smart i rzeczywiście no tutaj takie rzeczy jak poziom nabłyszczacza, poziom soli, no fajnie, że widać. Jeżeli tutaj są jakieś braki, fajnie, że da się ustawiać programy, zmieniać opcje tej zmywarki, także no, jeżeli ktoś chciałby mieć troszeczkę lepszą zmywarkę, to myślę, że można ją polecić, zwłaszcza, że da się naprawdę bez naciskania żadnego przycisku w urządzeniu już potem, oczywiście wiadomo, na etapie konfiguracji wstępnej, no to kiedyś trzeba, no chociażby trzeba ją połączyć z aplikacją. Natomiast gdy już to zrobimy, no to rzeczywiście ta zmywarka nie wymaga w zasadzie póki co od nas dostępu osoby widzącej, nawet do tego, żeby włączyć możliwość pracy zdalnej. I to jest póki co znowu jedyna taka aplikacja Home Connect, w której da się to zrobić, bo aplikacja od LG, aplikacja Samsunga, no to wymaga tego, żeby nacisnąć przycisk remote, czy tam jakiś zdalny start, czy tu jest smart, żeby była możliwość włączenia tego zdalnego sterowania, natomiast tutaj tego robić nie trzeba i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jeszcze jedna taka ciekawostka, podłączyłem sobie te aplikacje, to znaczy Smart Connect do asystenta Google i dość często jest tak, że w momencie, gdy skończy się cykl, to mój głośnik Google Home mówi, że skończyło się zmywanie. Także to jest też dość zabawne. Głośnik mamy u dzieci mówi, że zmywanie się zakończyło i tam
wyjmij na... Już nie pamiętam, jaki jest dokładnie ten komunikat. No ale jakby oznajmia to też głośnik inteligentny, że tu się skończyło zmywanie. Także no dość jest takie zabawne, ale no to też może się komuś przydać, zwłaszcza, że ten dźwięk na zakończenie zmywania to też jest warte tutaj odnotowania, że to nie jest taki dźwięk długi, głośny, to ten sam dokładnie dźwięk, którym oznajmiane jest włączenie urządzenia. W związku z tym bardzo łatwo ten dźwięk jest przegapić. Oprócz tego, oczywiście, jeżeli mamy aplikację, to w aplikacji jest powiadomienie, że skończyło się zmywanie. Także na telefonie też to widać. Natomiast w naszej starej zmywarce na zakończenie zmywania był taki długi, powtarzający się co jakiś czas dźwięk, który tak no dość skutecznie przypominał, że już się skończyło zmywanie, proszę otworzyć drzwitki. Tutaj jest taki naprawdę dyskretny ten dźwięk, dla niektórych będzie fajnie, dla niektórych nie. Wolałbym, żeby można było sobie wybrać, czy to ma być właśnie taki krótki, pojedynczy dźwięk, czy ma ta zmywarka jednak jakoś bardziej nas tutaj skutecznie powiadamiać o tym, że się skończył cały proces zmywania. Także to chyba wszystko na dzisiaj w kontekście zmywarki. Także zapraszam na inne audycje Tyflo Podcastu. Ja już się z Państwem żegnam. I jeszcze tylko przypomnę, że nazywam się Tomek Bilecki. Można oczywiście pisać w komentarzach uwagi, propozycje, pytania. Te, na które znam odpowiedź, no to postaram się na nie odpowiedzieć. No i już rzeczywiście do usłyszenia w kolejnych audycjach Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.